Witam wszystkich. Mam na imię Wiktor, na nazwisko Akaszmar i chcę opowiedzieć świadectwo swego nowego narodzenia. Ale nim zacznę, powiem w ten sposób. Wiecie, to ja jestem żywym świadectwem na tej ziemi, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. To ja jestem listem Boga napisanym do ludzkości Jego ręką. Po prostu ludzie wszyscy, którzy mnie znali, do dzisiaj zastanawiają się, co się stało. Obecnie mam 26 lat. Zacznę może od tego, kiedy miałem lat 16, od technikum. Tak więc skończyłem gimnazjum. Zawsze byłem jednym z najlepszych uczniów w szkole, nie miałem problemów z nauką. Poszedłem do technikum budowlanego i tam zaczęła się marihuana. I pamiętam, kiedy pierwszy raz w ogóle pojechałem z chłopakami z technikum, pojechaliśmy do takiego skateparku i tam zapaliliśmy, w ogóle zapaliłem po raz pierwszy. To słuchajcie, byłem tak na haju, ja pochodzę z Bydgoszczy, ja byłem tak na haju, że kiedy zapaliłem, to wsiedliśmy do tramwaju, który w ogóle stał, a ja miałem wrażenie, że on jedzie, a stadion Zawiszy Bydgoszcz, ja myślałem, że to jest Santiago Bernabeu. Wiecie, od tamtego momentu jakby ja bardzo pokochałem marihuanę. Ludzie proponowali mi, wiecie, amfetaminę, kokainę, takie rzeczy, ale ja zawsze odmawiałem ludziom. Ale marihuana to było coś, co w ogóle, wiecie, ja wtedy tego nie widziałem. Jak byłem w świecie, to tego nie widziałem, ale to było coś, co zdominowało moje życie. Dlatego, kiedy teraz ja głoszę Ewangelię, ja sobie zdaję sprawę z tego, co to znaczy, że Jezus jest życiem, bo marihuana była moim życiem. Ja byłem takim człowiekiem, że ja wstawałem rano, ja tylko myślałem, jak zajarać. Ja jarałem w domu, na przystanku, wysiadłem z autobusu, po 40 minutach już kolejna lufka, potem na każdej przerwie w szkole, ale nie wyrzucili mnie ze szkoły tylko dlatego, że byłem jednym z najlepszych uczniów. I opowiem wam kilka historii. Na przykład miałem taką historię, że wiecie, najarałem się na przerwie, wchodzę do klasy i nauczyciel od geografii mówi cisza. I mówi pania Kaszmar. I wiecie, patrzy się na mnie i mówi pania Kaszmar, no pan przesadził teraz. A wiecie, ja totalnie w ogóle nie kontaktowałem. I on mówi, poszedłbym z panem teraz, on tak do mnie mówi, poszedłbym z panem do dyrektora, ale przez to, że jest pan w liście 15 najlepszych uczniów na całą naszą szkołę, gdzie było tysiące uczniów, powiedział, tego nie zrobimy, ale zobaczę pana jeszcze raz w tym stanie, to inaczej porozmawiamy. I teraz, co dalej? Powiem w ten sposób, to się kontynuowało i moja miłość do tego narkotyku zaczęła wzrastać, tak? Ja, wiecie, pierwsza klasa, potem poznałem dziewczynę, tak, z którą byłem około 6 lat, o tym może też trochę opowiem, chciałem w ogóle się z nią ożenić. Druga, trzecia klasa technikum zacząłem sadzić i zacząłem sadzić w dużych ilościach. Wiecie, w Polsce, nie wiem jak to jest teraz, wtedy było to nielegalne, kilka lat temu, zasadziłem 30 krzaków, tak, na zewnątrz, sadziłem w ogóle w piwnicach, ja jeździłem po wioskach i mówiłem tak, ty mi dasz piwnicę, zasadzimy tyle i tyle krzaków, połowę, wiesz, ja zawsze byłem uczciwym człowiekiem, mówię, połowę pieniędzy w ogóle ci dam, ty mi dasz ten cały towar, ja sobie to wszystko sprzedam. Ja mam takie historie, że mi na przykład mama pomagała przewozić w ogóle zioło, nie? W kilogramach. Ona powiedziała, wiesz, bo ja już byłem aresztowany kilka razy na ulicy, tak naprawdę za jakieś głupstwa, gdzieś miałem przy sobie i po prostu moja mama nie chciała, żebym poszedł do więzienia. No to powiedziała, że po prostu ja ci pomogę, Wiktor, jakby coś się stało, to ja to biorę na siebie. Wiecie, ja paliłem ze swoją mamą na przykład, nie? Tak więc, no tak to wyglądało u mnie w domu. I skończyłem to technikum, wiadomo, wszystkie dyplomy, tak dalej, tak dalej. Miałem też taką historię, to już było przed maturą i mój brat został wyrzucony z tej szkoły. Mój brat jest rok młodszy ode mnie za alkohol i marihuanę z tego samego technikum. I on przyszedł, kiedy ja byłem w czwartej klasie technikum, on przyszedł do szkoły i mówi, Wiktor, zajarasz sobie? Mówię, zajaram.
I poszedłem z nim na palarnię i zrobiłem ten błąd, że zapaliłem, ale też napiłem się whisky w szkole. I przez to, że spóźniłem się na lekcję, taka nauczycielka mnie wyhaczyła i powiedziała: Wiktor, czuję od ciebie alkohol. I w ogóle, słuchajcie, zabrali mnie do dyrektora, zebrali najważniejszych nauczycieli i tak naprawdę zastanawiali się, czy nie wyrzucić mnie z tej szkoły. Oczywiście zadzwonili po moją mamę, wiecie, mieliśmy tam godzinne rozmowy, ale doszli do wniosku, że przed maturą mi tego nie zrobią. Oni doszli do wniosku, że dobrze, Wiktor, będziesz miał naganne zachowanie na świadectwie, ale my ciebie ze szkoły nie wyrzucimy. No i z tej szkoły mnie nie wyrzucili. Tak to wygląda. I powiem w ten sposób, ja zawsze szukałem prawdy. Ja miałem takie, wiecie, ja zawsze miałem taką, ja powiem tak, ja zawsze miałem swoją stałą ekipę. Ja nie lubiłem klubów, ja nie lubiłem wychodzić na zewnątrz. Ja miałem swoich ludzi, zaufanych ludzi, dzieliliśmy się pieniędzmi, wszystkim sprzedawaliśmy, po prostu razem wszystko robiliśmy. I ja miałem takie historie, że ja potrafiłem na przykład zapalić, wyjść do lasu i normalnie rozmawiać z Bogiem, tak jakby. Ja wiedziałem w głębi serca, że istnieje prawdziwy Bóg. Ja zacząłem sobie tak myśleć, jeśli ten Bóg istnieje, to musi być taki. Ja zacząłem go opisywać. Ten Bóg musi być taki, że jeśli ja będę gdzieś i zawołam do Niego, On mnie usłyszy. Jeśli będę w lesie, On mnie usłyszy. Jeśli będę w domu, On mnie usłyszy. Jeśli będę coś robił i coś Mu powiem, On mnie usłyszy. I ja zdałem sobie sprawę, że żywy Bóg musi widzieć, słyszeć i mówić. Jeśli nie ma jednej z tych rzeczy, to nie jest żywym Bogiem. I ja wtedy, to już no, była końcówka technikum, tak? Poszedłem na studia, chciałem być inżynierem budownictwa. Tam się pojawia wiele myśli, ale pójdziemy tutaj, że zacząłem od Koranu. W ogóle zacząłem od Koranu i słuchajcie, taka historia, za każdym razem jak czytałem Koran, to zasypiałem. I potem zacząłem studiować jakieś takie wschodnie rzeczy, filozofię, a na końcu mitologię różnego rodzaju. I gdzieś mojego serca dotknęła mitologia egipska. Bo to też jest taka historia, że tam z chłopakami zapaliliśmy i był jakiś film, ja mówię, nie no, w tym Egipcie to niezła faza, mówię, zacząłem to wszystko po prostu studiować. No i gdzieś zacząłem zgłębiać te wszystkie rzeczy. I na pierwszym roku studiów, już wtedy mieszkałem poza domem, wynajmowaliśmy mieszkanie z takim przyjacielem. Stało się tak, że na okres Wielkanocy, tak ja cały czas w ogóle dealowałem, sadziłem i tak dalej, ja miałem kilogramy tego narkotyku, wróciłem do domu w okresie Wielkanocy i słuchajcie, mi nikt Ewangelii nie głosił, tak? Ja miałem styczność z Kościołem katolickim, w wieku 12 lat powiedziałem babci, że babciu, ja już tam nie wracam, tak? Ona mnie wyknęła. Ona powiedziała, że jeśli tak, to ty już nie jesteś moim wnukiem, nigdy nie przychodź do naszego mieszkania. Ale mój dziadek wtedy stanął w obronie i powiedział: Urszula, jeśli nie do ciebie, to on będzie przychodził do mnie. Więc jakby ja po prostu w Kościele katolickim źle się czułem. Tak, atmosfera w ogóle zimno, nudno, jakiś chudy facet wisi na krzyżu, mówię, w ogóle o co tu chodzi, wiecie, jako chłopiec. A dzieci mają to do siebie, że dzieci są szczere. Dzieci po prostu w sercu rozpoznają. I wróciłem w okresie Wielkanocy do domu, odpalam telewizor, najpierw poszedłem na balkon, najarałem się, odpalam telewizor i zawsze, ja zawsze kochałem zgłębiać, tak, naukę, jakieś rzeczy w ogóle. Pierwszą trójkę miałem w trzeciej klasie technikum, to prawie dostałem depresji. Ja miałem czwórki, piątki, szóstki w szkole, miałem taką chorą ambicję. I ja potrafiłem wstawać z rana o trzeciej nad ranem, tylko po to, żeby na przykład uczyć się do sprawdzianu tego samego dnia, nie? Ja miałem coś takiego, że ja na przykład szedłem, mówię, będę miał piątkę, zero błędów, miałem piątkę, zero błędów. I byłem najarany i tak dalej, i tak dalej. Odpaliłem National Geographic i tam mówią o Jezusie. Ja do dzisiaj nie wiem, jaki to był program, nie pamiętam tytułu. I wiecie, zacząłem oglądać ten dokument i mówili tam mądre rzeczy. Tak? Mówili, że Jezus jest Zbawicielem, że jest Mesjaszem, jest obiecanym Królem Izraela, że został ukrzyżowany za nasze grzechy. I wiecie, ja zawsze byłem takim człowiekiem,
analitycznym. Ja zaczynam się zastanawiać. Mówię, Jezus zmarł za moje grzechy, mówię. I wtedy pojawiły się w moim sercu dwie myśli o Jezusie. Tak? Albo to był wariat, szaleniec, który wmówił sobie, że jest Synem Boga Żywego i coś mu się obzdrało i poszedł na ten krzyż, albo druga myśl, to jest największy bohater ludzkości. I ta druga myśl, tak, ona zwyciężyła i moje serce dosłownie, ja wiecie, ja byłem na haju, moje serce, ja czułem, jak moje serce się rozpuszcza. I teraz ludzie są w tym mieszkaniu dookoła mnie, tak, brat, mama, rodzina. Ja mówię, nie będę płakał, bo oni może pomyślą, że mam bad tripa. Jak ktoś brał narkotyki, to wie, o co chodzi, że po prostu może coś mi się wkręciło i tak jakaś faza. Ja byłem tak dotknięty w sercu, że zacząłem się do Niego modlić. Ja nie wypadałem żadnych słów. To było bardziej tak, wiecie, serce w serce. Ja mówię, Boże, ja zawsze wierzyłem, że Ty jesteś. Ja wiem, że Ty jesteś. Ja nie wierzyłem, wiecie, jakieś małpki i tak dalej, i tak dalej. Ja wiedziałem, że istnieje ktoś w ogóle niesamowity, potężny, inteligentny, kto to wszystko stworzył. Bo wiecie, jak się zapaliłem, ja to wszystko obserwowałem, ptaszki i drzewa, to mówię, nie, no wow, mówię, super. Mówię, niesamowite. I zacząłem się do Niego modlić, mówię, a Boże, Ciebie nie znam. Ja mówię, naprawdę, ja nie wiem, czego Ty chcesz od mojego życia, ja nie wiem, kim Ty jesteś, nie wiem, czego chcesz, ale jeśli mi się objawisz, jeśli przyjdziesz do mojego życia, to ja rzucę wszystko i zaniosę tą Ewangelię na krańce ziemi. Ja mówię, zostawię wszystko i pójdę za Tobą. I ja w ogóle zacząłem się modlić, wiecie, jakby ja nie wiedziałem, że ja mogę być Synem Boga, ale zacząłem się modlić, ja chcę być Twoim uczniem, ja chcę być Twoim naśladowcą. I to wszystko jest z sercu, ja tego nie wypowiadam. Ja to myślę i mówię, chcę być Twoim prorokiem. Jak ja byłem w świecie, tak, ja tam gdzieś słyszałem o prorokach z Izraela, to mówię, nie no, w ogóle acy ludzie. Chodzili, mówili w imieniu Pana i w ogóle mówili do ludzi, albo wchodzili, to ludzie w ogóle trzęśli się na ich widok. Mówię, niesamowici ludzie, mówię, kim oni są? Tak więc zacząłem tak się modlić i powiem Wam, że moje życie zaczęło się zmieniać. Potem zacząłem czytać Nowy Testament. Wiecie, jeszcze paliłem, na przykład ja w ogóle sprzedałem dwie działki i kupiłem Biblię za to. Sprzedałem dwie działki, kupiłem sobie Biblię i zacząłem czytać Nowy Testament, ale Jezus mówił dużo o Adamie, o Dawidzie. Ja mówię, w ogóle mówię, nie wiem, kto to jest, mówię, o kim on mówi. Ja chcę to zrozumieć. Więc mówię, okej, to zaczynam od początku. I zacząłem czytać od Księgi Rodzaju. I teraz, czemu wspomniałem o mitologii egipskiej, bo to wszystko się zgrywa. Ja osobiście w ogóle, tak myślę, świadomie, powiem w ten sposób, że kiedy trafiłem na Księgę Wyjścia, to powiedziałem, to jest mój Bóg. Ja powiedziałem, Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba, to jest mój Bóg. Jak ja mówię, on się rozprawił ze wszystkimi bogami Egiptu, to mówię w ogóle, co to jest ta mitologia egipska? Mówię, w ogóle jakiś śmiech. No i wtedy wszystko zaczęło się zmieniać. Mogę jeszcze opowiedzieć taką historię, że ja w ogóle wtedy skończyłem pierwszy rok na studiach i mówię, dobrze, to ja bym chciał jakąś praktykę załapać. Zaczynam rozmawiać z mamą i mówię, mamo, czy wiesz, ja nie mam praktyki, tak nie chcę chodzić po budowach, może mnie nikt nie przyjmie, może znasz kogoś. Ona mówi, dobra, to coś poszukam i tam jakiś jej przyjaciel z Gdańska w ogóle ma pracę. Więc ja w ogóle wjechałem do tego Gdańska, ja już byłem człowiekiem nowonarodzonym, już Duch Boży pracował we mnie. I tam zamieszkałem w takim mieszkaniu na okres 3 miesięcy. I tam była taka studia. Ja wtedy jeszcze byłem tak, cały czas w związku, miałem dziewczynę. I w tym mieszkaniu w Gdańsku była taka kobieta, ona była w moim wieku, ona była studentką, też jakieś takie rzeczy techniczne. I my dużo rozmawialiśmy, bo ona była w ogóle katoliczką. Ona była w Odnowie, ona była katoliczką i my dużo rozmawialiśmy o Bogu. Ja byłem wtedy świeżaczek, ja kochałem Jezusa, ja w ogóle dałbym się pociąć za Jezusa, ale ja jakby byłem jeszcze cielesny, duszewny w wielu rzeczach, nie rozumiałem wielu rzeczy. I rozmawialiśmy, ja potrafiłem, mówię, chodź do mnie do pokoju, my do 3 nad ranem rozmawialiśmy o Jezusie. Tak, ona mi oczywiście tam o Maryi też mówiła takie rzeczy, tak dalej, i tak dalej. I namówiła mnie w końcu, abym poszedł do kościoła katolickiego.
Ja ostatnio też opowiadałem to świadectwo. I ja mówię, dobra, i poszedłem do kościoła katolickiego. Już w ogóle jako człowiek narodzony z Bożego Ducha. I wchodzę w to miejsce, ale nie brałem udziału w tym, co się działo. Obserwowałem. Mówię, będę obserwował w duchu, co się dzieje. I wchodzę, masa ludzi i w ogóle zaczynam obserwować, co się dzieje. I mówię, w ogóle, ojcze, ja się tu źle czuję. Mówię, ojcze, to nie jest to. Ja już wtedy znałem trochę Nowego Testamentu, tak? Bo ja też miałem coś takiego, że w ogóle w Gdańsku ponadnaturalnie dostałem hebrajski i grecki, że w ogóle moja pierwsza Biblia, tak, moja mama ją wzięła do ręki, to ona mówi, co ci się stało, Wiktor? Bo ja miałem tyle objawień, w ogóle słowa, ale w ogóle jakichś takich objawień, że ja miałem już zeszyty pełne objawień i moja mama w ogóle mówi, o co tutaj chodzi, nie? I jestem w tym kościele katolickim, teraz jest taka sytuacja, że ja w ogóle się źle czuję. On podnosi to słońce, wszyscy klękają, mówię, ale jazda, mówię, co tu się dzieje w ogóle? Mówię, Boże drogi, co tu się dzieje? I nagle czuję w ogóle taką dziwną opresję. Ja nie za wiele wiedziałem w ogóle o duchowej rzeczywistości, ale w ogóle jeszcze gorzej zaczynam się czuć. I czuję, że mam się odwrócić. Odwróciłem się i widzę, w ogóle, jak kobieta się na mnie patrzy. W tym kościele katolickim, nie? I ja mówię, nie, no ona ma demony w ogóle. Bo ja tu w jej oczach widziałem. Ona miała taki wzrok i ona jeszcze coś mówiła pod nosem. I ja w ogóle wystraszony wybiegłem z tego kościoła, już nigdy nie wróciłem do kościoła katolickiego. Ale potem miałem taką sytuację, że ja zacząłem się modlić. Mówię w ogóle, Boże, czy są tacy ludzie jak ja? Bo Polska to mi się kojarzy tylko z Kościołem Katolickim i Świadkami Jehowy. I to jest smutna prawda, że ja nie wiedziałem, że są, nie wiem, jakieś inne denominacje, inne zbory. Mówię, katolicy nie, to może świadkowie. I spróbowałem ze świadkami, no ale ze świadkami to była taka akcja, że ja ich w ogóle nauczałem. Oni mnie zapraszali na studium biblijne, a ja w ogóle siadałem z nimi, ja ich nauczałem Biblii. I gościu kiedyś taki przyjechał, jakiś tam starszy, on mówi, skąd ty to, Wiktor, wiesz? Ja mówię, Jahwe mi powiedział. Mówię do niego, to tam tak się zrobiło niezręcznie i oni mówią, Wiktor, my musimy porozmawiać, bo wiesz, Bóg już nie mówi do ludzi, wiesz, nie, to nie jest głos Boga i tak dalej, nie? I może zakończę też w ten sposób tylko, co chciałbym podkreślić, że tak, ja jeszcze zrobiłem coś dla potwierdzenia. Ja wtedy w Gdańsku w ogóle miałem taki okres, że mnie nie można było odciągnąć od Słowa Bożego. Ja w ogóle kochałem czytać Biblię, ale tak realnie, bo ja zawsze miałem objawienia. Ja nakładałem ręką, mówię, Duchu Święty, Ty mi objawiaj to Słowo w ogóle. Nie miałem żadnej społeczności, z nikim się nie spotykałem, nie miałem zboru czy coś. I Duch Święty dawał mi objawienia, po prostu. Ja modliłem się i on objawiał mi to Słowo. I potem zakończę wyjazdem do Anglii. Była taka sytuacja, wiecie co, że ja w ogóle, jak się nowo narodziłem, to zacząłem wszystkim głosić Ewangelię. Ja nie byłem dojrzały, ale ja wszystkim głosiłem, to wszyscy powiedzieli, że ja w ogóle trafiłem do takiej sekty, że mi sprali mózg, mówią, uważaj na pieniądze, w ogóle. Ja mówię, stary, mówię, ja nigdzie nie jestem. Ja w ogóle siedzę w domu, rozumiem, spędzam czas z Bogiem, z moim ojcem. I oni w ogóle mieli mnie dosyć, bo co oni do mnie przychodzili, tutaj o Jezusie, rozumiesz? Ja im otwierałem normalnie Ewangelię i czytam im Ewangelię. I mówię, musicie się na nowo narodzić. I ja miałem takie akcje. Wszyscy niezadowoleni. I chcę tylko powiedzieć o tej dziewczynie, bo wiecie, kiedy ja stałem się światłością, w ogóle, tak jak wam powiedziałem wcześniej, ja się chciałem z nią ożenić. I była taka akcja, że w pewnym momencie ja się modlę i w ogóle Duch Święty mówi, że ja mam ją zaprosić do domu, nie? To wysłuchaj, przyjeżdżaj, musimy porozmawiać. Była taka sytuacja, że ja, wiecie, usiadłem z nią przy stole i mówię, słuchaj, wiesz jak jest, powiedz, czego ty chcesz od życia, nie? Mówię tak do niej, czego ty realnie chcesz od życia? I ona mi mówi, no ja to chcę skończyć studia, medycynę, mieć dom, rodzinę, psa, samochód, tak dalej, nie? A ja w ogóle tak, wiecie, ja się na nią spojrzałem, mówię, nie, no to mówię, ja chcę pójść na cały świat i głosić Ewangelię. I teraz, wiecie, ona powiedziała, ty zwariowałeś. Wiktor, ty zwariowałeś. Ona dosłownie mówi, co się z tobą stało? Ty zwariowałeś. Ja mówię, słuchaj, wiesz co, lepiej będzie, jak się rozstaniemy, bo my się rozjedziemy. Ja mówię, nie ma sensu, że, wiecie, bo ona też chciała ten ślub, a mówię, nie ma sensu, mówię, bo
W ogóle mi się zmieniły pragnienia, jak o niej mówię. Mi się zmieniły priorytety. Ja nie jestem ci w stanie tego opisać, ale wszystko się w moim życiu pozmieniało. I mówię, musimy to zrobić, bo nie będziemy nieszczęśliwi. Bo będziemy są kilka lat i po prostu ten rozwód będzie na 100%, tak? No i potem, ale jeszcze ostatnia rzecz. Wiecie, ja w ogóle w świecie to miałem wszystko, tak? Miałem kobietę, jak sprzedawałem, to miałem po 4-5 tysięcy miesięcznie. Byłem takim gówniarzem 19-letnim. I kiedy narodziłem się na nowo, ja w ogóle, wiecie, miałem takie cielesne myślenie, bo na przykład jestem święty, oddzielony. Ja w ogóle od wszystkich się oddzieliłem. Ja w ogóle nie chciałem być z ludźmi w świecie. W ogóle mówię, wy wszyscy jesteście grzesznikami. Jak się nie nawrócicie, to my się w ogóle nie możemy spotykać i tak dalej. Nie? Takie myślenie. Ja w ogóle się rozjechałem. W sensie takim psychofizycznym. Ja mówię, ja nie wiem, ja w ogóle mówię, Boże, ja Ciebie kocham, ale ja nie wiem, jak w tym świecie realnie funkcjonować. Mówię, tam potem miałem jakąś spontaniczną pracę w McDonald's, potem na kuchni, prawie depresja, w ogóle kocham Jezusa, ale jak miałem komuś powiedzieć o Jezusie, to paraliż. Jak tylko miałem powiedzieć imię Jezus, to no już rozumiesz, miałem takie lęki i ja nie wiedziałem w ogóle, jak żyć. I nie radziłem sobie w tej Polsce, bo wcześniej nie pracowałem, tak? Gdzieś tak. I potem przyjaciel do mnie zadzwonił, mówi, dobra, Wiktor, przyjeżdżaj do Anglii. Przylatuj do Anglii, ja ci ze wszystkim pomogę. I czemu o tym wspominam? Bo ja w Polsce przez ten okres czasu, przez ten okres roku czasu, od kiedy się narodziłem na nowo, z góry, to miałem takie duże poznanie słowa, ale często właśnie cielesne, no bo na przykład ja przeczytałem, zostawcie wszystko, pójdźcie za mną, no to ja w ogóle studia rzuciłem. Do dzisiaj są tam moje papiery, bo ja w początku byłem radykalny. Ja mówię za Jezusem albo wcale. Ja mówię, albo ja pójdę za nim, albo w ogóle ja dalej będę sobie w świecie fajnie żył. Jak wleciałem do Anglii, to... Wiecie, ja nie myślałem o Bogu, kiedy wleciałem do Anglii, tak? Ja już miałem Ducha Świętego, ale myślałem o pieniądzach, tak? Ja mówię, pojadę, polecę, będę miał pieniądze, będzie się dobrze żyło. Ale ku mojej niedojrzałości Bóg to obrócił na swoją chwałę i wszystko obrócił tak, że ja w Anglii bardziej nabrałem takiej praktyki. Czyli w sensie, że właśnie zacząłem przełamywać się w ewangelizacjach, zacząłem poznawać niesamowitych ludzi. W ogóle Bóg tak odpowiada na modlitwę, modliłem się, żeby poznać tych i tych ludzi i poznaję tych i tych ludzi. Na przykład z tego ruchu. I zaczęliśmy po prostu wychodzić na ulicę, modlić się za uzdrowienia i tak dalej, i tak dalej. Tak więc myślę, że na tym zakończę. Jezus jest cudowny, Jezus jest wspaniały, Jezus jest żywy i realnie można z Nim chodzić. Amen.